czołem, z tej strony Tomek z Q-Workshopu, po drugiej stronie kamery jest Asia, która będzie tutaj czuwać, żeby nam wszystko działało. I dzisiaj mam niesamowitą przyjemność i honor gościć u nas na kanale Tomka Kreczmara, osobę o wielu talentach, wielu zainteresowaniach i działalnościach wszelakich, twórcę gier wszelakich, gier komputerowych, RPG-ów, publicystę, dziennikarza. Także o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy i twórcę też książki o historii RPG, która też będzie mocnym dzisiaj tematem. Cześć Tomek. Dzień dobry, witam. Nie wiem, skomentować jakoś? Jeżeli chciałbyś coś dodać, to jak najbardziej możesz. Nie chcę dodać, wręcz przeciwnie, chciałbym ująć są takie gry, których nigdy nie zrobiłem, więc to nie jest, że gier wszelakich. Tak, no to było duże, pewna hiperbola z mojej strony, ale tak, chodziło mi bardziej o typy różnych gier, jak najbardziej. Dobrze, słuchaj, jak już cię tutaj mam u nas na kanale, to nie sposób nie zapytać cię właśnie, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które robiłeś, bo jak wspomniałem, były już RPG, były gry karciane, komputerowe, napisałeś niejedną książkę, mnóstwo artykułów. Powiedz takie pytanie rozgrzewkowe ode mnie, która z tych działalności daje ci albo dawała ci najwięcej satysfakcji? Z tych? Tak, z tych albo innych. Nie, no to ja nie będę wchodził w tematy rodzinne, bo bycie ojcem jest najbardziej satysfakcjonujące i mężem i tak dalej. Natomiast takiej twórczości szeroko pojętej artystyczno-publicystycznej, to każda miała swoje uroki, swoje zady i walety, jak to się mówi. Nie jestem w stanie wskazać jednego. No jak robiłem duży czas telewizji o grach, no to super było, świetne podążanie za trendami, oglądanie, spotykanie niesamowitych ludzi. Jak robiłem RPG, no to zupełnie inne typu rzeczy były fascynujące, więc no bardzo ciężko z perspektywy czasu stwierdzić, że jedno swoje dziecko, nawet takie twórcze dziecko, nie że, że genetyczne, takie twórcze dziecko jest lepsze od innego twojego dziecka. No, każde się kocha po prostu trochę inaczej, ale z tą samą siłą i mocą. Dobrze. Także nie umiem powiedzieć. No teraz czasowo najbliższe jest mi niewątpliwie to, co w tej chwili robię, czyli coś, co jeszcze nie wyszło, czyli ta historia RPG-ów. I to kosztuje mnie ileś tam wysiłku, przez co jest jeszcze bardziej znaczące, ale nie powiedziałbym, że to jest moje ukochane dziecko na ten moment. Dobra, dobrze, przyjmuję taką odpowiedź. Troszkę się też jej spodziewałem, bo pewnie też byłoby mi ciężko gdzieś tam wyszczególniać. Okej. Rozmawiając z tobą, nie sposób nie cofnąć się w przeszłość, bo ja to lubię po pierwsze, a po drugie jesteś osobą, która na własnej skórze na naszym rynku doświadczyła przemian, zmian w fandomie, w szeroko pojętym rynku fantastyki, gier. Zresztą po części też o tym jest twoja książka Byłem geekiem w PRL-u. I powiedz, jakbyś miał tak, bo też słucha nas dużo osób i młodych, i też nie z Polski, gdybyś miał tak w skondensowanej formie powiedzieć, czym różniło się życie geeka w PRL-u do tego, co mamy dzisiaj, w kilku punktach, takich najbardziej wyrazistych. Kilku punktach wyrazistych. Nie było internetu. To jest, co jak gdyby kończy dowód. Więc z czym dostępność materiałów była bardzo, bardzo ograniczona. Pamiętajmy, że to były czasy naprawdę szare, więc wszystkie kolorowe zabawki z zachodu były też bardzo ciężko dostępne i bardzo, bardzo kosztowne. My żeśmy sobie umilali wszystko na różne możliwe sposoby, czyli z dwóch patyków robiło się karabiny laserowe, z nielicznych klocków Lego budowało się, co się tam mogło zbudować, i obejrzenie filmu science fiction na ekranach kin, który wchodził tam, nie wiem, 3 do 5 lat później niż na świecie, było wielkim wydarzeniem. Więc to nie da się tak wprost powiedzieć. To było tak naprawdę takie smutne, szare rzeczywistość, którą my żeśmy sobie jako dzieci, bo też pamiętajmy, że ja byłem wtedy dzieciakiem, więc ten całe problemy, które były ogromne wtedy Polski, wynikające z sytuacji ekonomicznej, politycznej, no mnie trochę omijały. Ja byłem takim pod tym względem szczęśliwym dzieciakiem, że nie musiałem się martwić, że tam moi rodzice trafili do więzienia czy obozu internowania, no ale gdzieś to się toczyło obok. My żeśmy żyli w tej fantastyce, bo to też był jakiś rodzaj eskapizmu po prostu, ucieczki przed tą rzeczywistością. Wydaje mi się, że jest bardzo dobry przykład, że w latach 80. na całym świecie
zaczął być ten szał cyberpunkowy, prawda? Mieliśmy grupę Mirror Shades, mieliśmy trylogię Ciągu, początek trylogii Ciągu, no powstawał gdzieś tam cyberpunk Pondsmitha, a my w Polsce musieliśmy stać w kolejce, żeby mięso kupić, no więc to jak gdyby powiedzmy sobie uczciwie, że ta nasza rzeczywistość była zupełnie, zupełnie inna i ciężko jest ją porównywać do współczesnej. Nie radzę sobie myśleć, że kiedyś było fajnie, no, tak, z perspektywy geekowej. Tam z każdej innej, to już każdy inny niech ocenia. A myślisz, że jakby obserwując tą przemianę, bo oczywiście po okresie PRL-u, po roku 89, to wszystko gdzieś tam zaczęło się zmieniać, przychodzić do Polski. Czy jesteś w stanie powiedzieć jakiś taki, nie wiem, punkt zwrotny, czy to po prostu była mocno taka rozwleczona w czasie ewolucja, a nie jakiś punkt rewolucyjny. Czy byłbyś w stanie coś takiego... Oczywiście, że była rewolucja, ale nie była tak, że była punktowa, no bo wydarzenia 89 roku, czyli okrągły stół i powolne zmiany ekonomiczne, które tak naprawdę miały największy wpływ na tą naszą rzeczywistość nerdowsko-geekowską, one były tam rozciągnięte, próbowałem sobie tak zanalizować, między początkiem 89, kiedy zaczęła być większa możliwość takiej prywatnej działalności, czyli tworzenia firm, wydawania na przykład książek czy gier, do tam, nie wiem, 91, 92. To był taki moment, kiedy my żeśmy mieli skondensowaną te 40-50 lat fantastyki światowej, mieliśmy skondensowaną w 2-3 lata w Polsce. I to było wejście możliwie ogromnej ilości komiksów amerykańskich, których prawie nie było w Polsce. Mnóstwo oczywiście komputeryzacji do tego. Książki, które wychodziły, pojedyncze tytuły miesięcznie w Polsce, nagle dostaliśmy mnóstwo tytułów. Mogliśmy, nie wiem, całą Andrę Norton przeczytać Świat Czarownic, wtedy się okazywało, że to nie jest wcale takie fascynujące, jak się wydawało, jak miał się ten jeden tytuł i nic więcej. Więc zostaliśmy po prostu zalani tą popkulturą amerykańską, która okazała się, że nie jest tak, że wszystko jest świetne. Więc to był taki, można powiedzieć, to trochę porównać, żeśmy się nią upili, musieliśmy ją przetrawić, zrozumieć i zacząć powoli i spokojnie wybierać sobie to, co jest dla nas najlepsze. Dla mnie takim były takie dwie rzeczy, które dla mnie tak wydają się najważniejsze. Jedno, że na Dworcu Centralnym w Warszawie były księgarnie działające 24/7. Znaczy w dowolnym momencie dnia przychodziło się do księgarni, można było kupić w zasadzie dowolną książkę z gatunku szeroko pojętej fantastyki, ale też tam oczywiście romans, horror, coś tam. I to było fascynujące, że nagle jest taki świat kolorowych okładek. To była jedna rzecz. A druga rzecz, że powoli premiery kinowe zaczęły się składać z premierami polskimi. Ja jeszcze pamiętam, że oglądałem drugiego Terminatora najpierw na kasetach VHS, taką uciętym tym, i pół roku później nagle mogłem w kinie zobaczyć. Więc to jest taki bardzo poważny, znaczący dla mnie moment, że ta rzeczywistość nasza zaczęła gonić tą światową i my już zaczęliśmy być trochę na bieżąco. Już wiedzieliśmy, że nie wszystkie te kolorowe obrazki są godne uwagi, że nie każda książka, nie każdy komiks, nie każdy film jest super fajna, a tak się wydawało wcześniej. A powiedz, w tym procesie przemiany, tak z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz i też rozumiem, że robiłeś research i zastanawiałeś się nad tymi wszystkimi rzeczami, pisząc książkę. Czy tak z dzisiejszej perspektywy, czy coś w trakcie tej przemiany mocno popsuliśmy, straciliśmy jakieś szanse, coś można było zrobić lepiej, czy nie było na to opcji, czy to jakby ten zalew był tak niekontrolowany, że było jak jest i tyle? Znaczy nie ma innego sposobu nadgonienia dziesiątków lat za później niż po prostu ekspozycja na to, co się wydarzyło. No to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że nie masz przez rok Steama. Nie wiem, korzysta większość ludzi ze Steama, wie co to jest. Nie masz przez rok Steama i nagle chcesz w ogóle żadnej platformy grania w gry elektroniczne i nagle po roku chcesz nadgonić. No Steam teraz ma, nie wiem, 30 tytułów dziennie się pojawia na Steamie, coś takiego stawiam. W związku z czym jest do nadgonienia, nie wiem, tam 1000 tytułów czy coś takiego. W jaki inny sposób to zrobić, niż po prostu się tym dać zalać, skonsumować i później już sobie móc wybierać. To było ciekawe. Nie wyobrażam sobie, żeby to mogło jakoś inaczej zadziałać. No jeszcze mieliśmy do tego oczywiście zmiany technologiczne, zmiany finansowe, zmiany ekonomiczne. To był tak złożony proces, że no trudno wskazać, co tam mogło działać inaczej. Pewnie ekonomiści mogliby jakoś wskazywać jakieś lepsze rzeczy, ale ja akurat ekonomistą nie jestem.
A powiedz, bo zaraz sobie jeszcze trochę pogadamy o Twoich jakiejś takiej pracy, powiedzmy lat 90. i tak dalej, ale takie mam ogólne pytanie na początek. Masz poczucie bycia częścią jakiegoś takiego ważnego procesu? To znaczy, masz takie poczucie bycia jednym z pionierów tego, co mamy dzisiaj, czy już ci te. Nie. Kiedyś, jak miałem te lat 20, tam oczywiście woda sodowa i ta zaciętość młodego człowieka, teraz patrzę na to z perspektywy doroślejszej, tak bym powiedział, chociaż cały czas jak ten polski piłkarz uważam się za młodego i utalentowanego i z wielką przyszłością przede mną. Ale no, wtedy były momenty, kiedy nam się nie wydawało, że my jakoś wielkie rzeczy robimy. Później wydawało nam się, że robimy, bo kurde, konwenty tutaj nagle się okazuje, że wszyscy nas rozpoznają i że jest jakaś grupa tysięcy ludzi, którzy czeka na te jakieś podręczniki czy numery Magii i Miecza. Więc oczywiście to jakaś jest reakcja typu woda sodowa uderza do głowy. A później się zderzyliśmy ze ścianą, kiedy się okazywało, że to wcale nie jest tak, że cokolwiek my robimy, to wszyscy się z tego cieszą. Później się zaczęło odwrotnie. Że ta magia i miecz była taka zła. No i koniec końców było smutne zderzenie z rzeczywistością, więc no, mogę powiedzieć, jak ten filmowy Erlend, że tam byłem po prostu i widziałem to na własne oczy, ale nie mam przekonania, że to było, znaczy inaczej. Wtedy miałem przekonanie, że nie specjalnie robię jakieś przełomowe rzeczy. Teraz, jak na to patrzę, to było kilka ważnych elementów, w których uczestniczyłem, ale no jak my byśmy tego nie zrobili, to może ktoś inny. To nie jest tak, że byliśmy jedyni. Po prostu zdarzyło się w dobry czas i dobry moment. Ileś tam rzeczy żeśmy wyciągnęli, osiągnęli, ale myślę, że na każdy taki sukces było mnóstwo porażek, które na całe szczęście trochę już gdzieś tam zalał czas. Fajnie, że znaczy fajnie posłuchać Twojej perspektywy, bo tak zawsze się zastanawiam, nie wiem, czytając o Johnie Romero, czy gdyby nie powstał Wolfenstein 3D, to nie powstałyby też inne gry tego typu. A rozumiem, że Twoja perspektywa jest taka, że po prostu zrobiłby je ktoś inny Tak, no z całym szacunkiem dla, no nie, wiadomo, że tam, nie wiem, są jakieś tytuły, które wydają się teraz przełomowe, nie wiem, Warren Spector, który tam robi Tifa, czy wspomniany przez ciebie Romero, czy oczywiście Dungeons and Dragons, które tam układali sobie Arneson z Gygaxem. No są jakieś rzeczy, które można powiedzieć przełomowe, ale zawsze można wskazać, że była inna ścieżka i po prostu oni w dobrym czasie z dobrą rzeczą się pojawili. Ale gdyby nie oni, to być może ktoś inny i być może nie byłoby to wcale gorsze, może by było inne, no to takie jest trochę, zawsze jest ryzyko gdybania. Z gdybaniem jest zawsze tak, że może coś złego się zdarzyć, albo lepszego, albo gorszego, więc to gdybanie jest ryzykowne. A powiedz, bo ty maczałeś swoje palce w dwóch, myślę, że ważnych i takich dość kultowych chyba produktach na polskim rynku RPG, czyli w Wiedźminie Gra Wyobraźni i Kryształach Czasu. Na czym twoja praca polegała w tych dwóch? Bo chyba to nie było do końca to samo. Jeśli chodzi o Kryształy Czasu, to był system, który powstawał niby w głowie dobrze mówię, Artura Schindler, tak. Artura Schindlera, ale to nie jest tak, że on był jedyną osobą, która wymyśliła ten system, jedyną osobą, która go robiła. On tak trochę powstawał na takiej kanwie powolnej dokładania kolejnych elementów podczas testów, podczas grania i tak dalej, ale oczywiście Artur to zbierał. I Artur to zaczął spisywać, i on, no niektóre z tych pomysłów były lepsze, niektóre były gorsze. Natomiast to, co się pojawiało w Magii i Mieczu, było bardzo nieuporządkowane, to, co on przynosił. I było napisane językiem, który był bardzo niezrozumiały, zły po prostu. W języku polskim to nie było napisane. Więc część pracy polegała na tym, żeby ten system uporządkować, napisać go trochę inaczej, po prostu wymyśleć trochę inaczej. No, a jeszcze w czasach wcześniejszych, no to ponieważ Artur mieszkał blisko mnie, obaj mieszkaliśmy na Żoliborzu, to ja tam parę razy wpadałem do niego, jak on to wpisywał, i w zasadzie jedyną moją taką inwencją twórczą, która pozostała, to było w procesie na przykład kreacji Panteonu Bogów. Artur tak siadał i ma takiego Boga, to co on może robić? Nie było myślenia na tym, jak to skonstruować ten Panteon, jaka jest logika. Inspiracje tam, nie wiem, mitologią grecką, rzymską, indonezyjską czy jakąkolwiek inną, tylko jest nazwa, co to może być, to jest chaotyczny, zły Bóg, co on może robić, jakie tam rzeczy.
No i był Bóg, który się nazywał Nata Kranta. Ja stwierdziłam, może to będą bliźniaczki syjamskie. Jedna jest Nata, druga jest Kranta i tak już zostało generalnie. Więc takie były moje wpływy na kryształy czasu. I tak jak z pamięci mam, to trochę to był taki gorący kartofel w wydawnictwie MAG. To znaczy nie bardzo ktoś z nas chciał się tym zająć, ponieważ z jednej strony nie do końca wiedzieliśmy, jaka jest umowa pomiędzy właścicielem wydawnictwa Jackiem Rodkiem a Arturem Schindlerem. Co my możemy, czego nie możemy. W końcu się dowiedzieliśmy, że w zasadzie można to zrobić cudzysłowowo od zera. I my w dobrej wierze, żeśmy dużo czasu poświęcili, głównie Rafał Nowocień, który był tam redaktorem tego projektu, żeby to było przygotowane z myślą o potencjalnym rozsądnym czytelniku, który już jest tak RPGowo doświadczony. Ale to oznaczało wywrócenie pewnych elementów w świecie kryształów czasu i mniej w mechanice, a bardziej w przedstawieniu tego świata, z rezygnacji z takiej gigantomanii, która bardzo często u Artura się pojawiała, który miał dużo ciekawych pomysłów, tylko nie potrafił zrezygnować z niektórych, bo mogły nie pasować. I Artur ogromną pracę wykonał, przygotował mnóstwo ciekawych rozwiązań tak naprawdę z perspektywy czasu, jakby na to spojrzeć, w kryształach czasu się pojawiały. Może to był za duży symulacjonizm na tamte lata, ale taki był też trend i taka moda, ale to były rzeczy, które w owym czasie w RPG-ach w takim głównym nurcie nie istniały i w porównaniu z drugą edycją AD&D były nowatorskie. Natomiast to był system, który wymagał niestety kalkulatora i on się bardziej nadawał do gier elektronicznych niż RPG-ów. Więc moja rola w Kryształach Czasu była taka, że tam wymyśliliśmy z dwie zasady z Andrzejem i Szkórką. Jedna się znalazła w podręczniku finalnym, jeśli dobrze pamiętam, to była reguła dotycząca poczytalności, ona była inspirowana oczywiście Zewem Cthulhu, ale też Ravenloftem. Zrobiliśmy też taki alternatywny system magii, który miał na tyle dobry odbiór, że to nas w redakcji zachęciło do tego, żeby popracować, że to z tego da się coś bardziej wyciągnąć. Natomiast finalnie no, Kryształy Czasu ukazały się za późno, nie były dobrze przygotowane tak naprawdę od strony czysto redakcyjnej, technicznej. No już był rynek, na którym były inne systemy, które nie miały, no, zalały jak gdyby tą potencjalną niszę. Trochę szkoda, bo brakowało później przez lata jakiegoś takiego systemu typowo polskiego, jak jest Schwarzauge w Niemczech, czy raczej Tupy w Czechach. Nie było tej machiny takiej naszej lokalnej. A jeśli chodzi o Wiedźmina, no to tutaj ja byłem cudzysłowowo pierwszy po Bogu, czyli starałem się, pomysłodawcą zrobienia Wiedźmina był Maciek Nowak-Krejer, jedna z osób, która wiele lat z Magiem współpracowała i on za redakcją chodził, że to warto by było zrobić. My żeśmy się obawiali, jaki jest potencjał rynku, ale kiedy został ogłoszony film i serial, który no, był oczywiście reklamowo bardzo rozdmuchany, my się nie spodziewaliśmy, jak to będzie wyglądało, no bo skąd. Mówię o polskim, nie Netflixowskiej produkcji. Więc uznaliśmy, że to jest dobra okazja, żeby podłączyć się pod marketingowy wózeczek i trzeba było wtedy wymyśleć tak naprawdę, co ten system ma sobą reprezentować. No i mieliśmy kilka elementów, przed którymi nie mogliśmy uciec, na przykład kostki. Wiadomo było, że w świecie przeciętnego odbiorcy na początku XXI wieku jest nie tylko jeden rodzaj kostek i są to K6, więc cała mechanika musi być zbudowana wokół kostek K6 i to ograniczyło nas w wielu aspektach. Wiedzieliśmy, że to jest system dla początkujących, więc staraliśmy się go tak skonstruować, żeby on oferował pewne takie wskazówki dla ludzi, którzy wchodzą dopiero do świata RPG. Dlatego na przykład ten słynna Księga Bajarza zrobiona przez Puszkina, która pokazywała, czym może być prowadzenie i na jakie sposoby można prowadzić. Ona była tam wiele razy wypominana. Oczywiście mnóstwo popełniliśmy błędów, ale to był tak naprawdę pierwszy tego typu projekt w Polsce, który miał założenie od razu, my robimy grę, która ma powiększyć rynek. To nie były Dzikie Pola na przykład, które były od razu hermetyczne de facto, to nie były Kryształy Czasu czy Strefa Śmierci. My żeśmy się trochę tam rzucili z motyką na słońce, ale okazało się, że no ten system... A to się udało? To znaczy on miał dobrą sprzedaż? Bo ja dzisiaj już jest białym krukiem, ale... Tamte czasy była to bardzo dobra sprzedaż, ale nie do końca... Znaczy to jest tak, że ludzie kupili ten podręcznik podstawowy i on się dobrze sprzedał,
ale nie zostało przy graniu wystarczająco dużo ludzi. I to był ten problem. Następne dodatki sprzedawały się dużo, dużo gorzej, więc to spowodowało, że to nie przyjęło się aż tak dobrze, jak liczyliśmy. Dlaczego? No to jakieś tam analizy sobie robiliśmy, ale ponieważ to już wtedy Mac RPG-owo umierał, to już nie było aż tak ważne. No system się przyjął, tak z perspektywy czasu. Wielu ludzi wspomina teraz w internecie, że to był pierwszy ich RPG, więc no, spełnił swoją rolę. Niewystarczająco niestety. Ciężko też stwierdzić, ile nam pomogło albo przeszkodziło to, że ten film się nie udał. A powiedz, też takie poboczne pytanie szybkie. Znasz nowego Wiedźmina RPG-owego? Przeglądałem go. Nie, żebym grał w niego. A tak wydaje ci się, że udało się uchwycić istotę rzeczy? Znaczy tak, ten Wiedźmin Pondsmitha jest bardziej oparty na grze komputerowej czy tam konsolowej, tak, ogólnie pojętej tak elektronicznej, więc on, te kolejne dodatki coraz bardziej sięgają do Sapkowskiego, więc on oddaje też zupełnie inny typ podejścia do grania i on jest też już przefiltrowany przez te dodatkowe 11 lat rozwoju rynku, więc to są w wielu aspektach zupełnie inne rozwiązania. To nie jest mój typ systemu, tak bym powiedział. I tyle. Dobrze. Ty ogólnie dużą część swojego życia związałeś z RPG-ami, bo rozmawialiśmy sobie o tych dwóch kultowych już dzisiaj, bo w Kryształy Czasu też dochodzą mnie często głosy, że jeszcze grają tam ludzie, spotykają się po domach, także to też wciąż żyje i to nie jest tak, że te systemy gdzieś tam zaginęły. Tłumaczyłeś też D&D, tłumaczyłeś Zew Cthulhu, przynajmniej współtłumaczyłeś, czy brałeś udział w tłumaczeniach najróżniejszych, tam Earthdowna, tak, z tego co pamiętam. Też oczywiście byłeś redaktorem w Magii i Mieczu. Jeżeli o czymś zapomniałem, to mnie tutaj zaraz popraw, bo było tego naprawdę dużo. Ale do czego dążę? Moje pytanie brzmi, czy kiedy to wszystko się działo, to były lata 90., czy tam później 2000, wczesne, czy to już, czy jakby pomysł napisania książki o historiach gier RPG już wykiełkował wtedy, jakby podczas tych wszystkich prac, czy to jest jakaś świeża bardzo? Nie, w żadnym wypadku. Ja wtedy żyłem bardzo czasem doczesnym, chwilą, to chyba typowe dla tych dwudziestokilkulatków. W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Też ta historia światowa RPG-ów była u nas no tak dosyć ograniczona wiedzowo, tyle co tam przeczytaliśmy w jakimś Dragonie czymś tam. No nie mieliśmy dostępu do fanzinów, bo to jeszcze nie były czasy internetu, że skany fanzinów z lat tam 70. czy jakieś takie elementy się pojawiły u nas. Ja, ten pomysł na książkę się zrodził z kilku momentów. Pierwszy historycznie jest moment, kiedy trafiłem, jak to się ładnie nazywa, w nowomowie korporacyjnej, jestem uwolniony dla rynku pracy. No i rozważając, co ze sobą zrobić, żeby przysłowiowo nie zwariować, zacząłem sobie tam stukać różne rzeczy i jedną z tych rzeczy była taka ogólnie pojęta historia gier jako takich. No i wokół tej historii gier oczywiście mi narastało głównie te klocuszki dotyczące gier fabularnych i gier komputerowych jako takich dla mnie najbliższych mojemu sercu i komputerowych z pełną premedytacją, bo nie konsolowych i raczej z tych czasów początków PC-tów, Atari, Amiga, Spectrum i tak dalej. A w zeszłym roku zdarzył się taki moment pod tytułem 30 lat Magii i Miecza. Dziś mija 30 lat, nazwijmy to szeroko pojętej mojej pracy twórczej, bo tam w 1994 roku mój pierwszy artykuł się w Magii i Mieczu pojawił. No i oczywiście mija 50 lat od wydania D&D, magia liczb jakoś tam zadziałała, więc ja sobie pomyślałem na początku 2023, że mam dosyć dużo już napisane, może warto spróbować to opublikować, no i tam gadałem z różnymi ludźmi, co, jak, gdzie można by było zrobić, no i tak powoli się to rozwijało, aż doszło do tej zbiórki, która była tam po wakacjach zeszłego roku. A zaskoczył cię sukces tej zbiórki? Bo tam naprawdę to fajnie poszło, wydaje mi się, jak na książkę o RPG-ach. Nie umiem odpowiedzieć, czy mnie zaskoczył. Ja w ogóle nie myślałem. Ja się cieszyłem się, że przekroczyliśmy próg, o tak powiem. To jest tak, że powiedzmy sobie uczciwie, że to jest
stricte fanowska działalność. To nie jest tak, że my jakieś kokosy na tym zarobimy i otworzymy wrota, tak, które obsypią nas goldem przysłowiowym, ale to jest trochę tak, że ja dużo rzeczy ciekawych się dowiaduję w międzyczasie, ile rzeczy sobie przypominam. Zrobiłem się takim trochę archiwistą w efekcie, co tam momentami sprawia mi przyjemność. Więc nie byłem zaskoczony, bo jak gdyby nie stawiałem sobie oczekiwań, więc jak się nie stawia oczekiwań, to trudno mówić o zaskoczeniu. Liczyłem na to, że się ufunduje, bo to był argument, żeby to skończyć. W przeciwnym razie prawdopodobnie nigdy bym tego nie zrobił. O. Co było największym wyzwaniem w pisaniu? Cały czas jest największym wyzwaniem. Co jest, tak, zgadza się. Tego jest dużo. Ja się tak naprawdę aż tak bardzo nie spodziewałem, że jest tyle rzeczy, o których chcę napisać. Bo to jest tak, że jak się ma tam jakieś zręby zrobione, jakiś zgrubny research, to nie wiesz, do czego to w końcu doprowadzi. A no, znajduje się nowe fakty i chce się niektóre pogłębić. Jak się chce pogłębić, to nie wiadomo, gdzie jest koniec. Więc no już w tej chwili mamy tyle materiału, a jeszcze nie skończyłem, ale już jestem bardzo, 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 bardzo blisko, to już wiemy, że tniemy. W sensie są jakieś fragmenty, które zostaną uproszczone, skrócone, może w jakimś innym sensie później wykorzystane, ale no jest tego dużo. To już jest tyle, że te założenia jak gdyby znakowe, które sobie zrobiliśmy, to już je przekroczyliśmy, a jeszcze nie jesteśmy na końcu. Powiedz, bo książka, z tego co rozumiem, nie miałem w nią wglądu oczywiście, ale z tego co rozumiem, podzielona jest na dwie części, zagraniczną, nazwijmy to, i polską. Czy któraś z nich była trudniejsza do napisania? Znaczy, jak w ogóle z dostępnością źródeł? Bo to nie są takie oczywiste bardzo rzeczy, szczególnie z tych wygrzebanie rzeczy jakichś sprzed lat. Jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, to jest wbrew pozorom dużo łatwiej. Tam pojawiło się dosyć dużo pozycji, które mówią o historii, zarówno o tym, jak powstawały RPG, z czego one wyewoluowały. Tu jest dosyć dużo i są zeskanowane fanziny dostępne i oczywiście te książki, które są głównym źródłem. Jest dużo rzeczy w internecie, typu Wikipedia i tak dalej. Są filmy typu Secrets of Blackmoor czy tam World of Darkness, które dużo informacji tam jest, więc w pewnym sensie to było łatwiejsze. Tylko jest ogrom materiału, jak jest ogrom informacji, to zawsze jest jakiś sito, które trzeba na to nałożyć. Więc de facto ta część zagraniczna składa się z dwóch nierównych elementów. Jeden to jest, jak dochodziliśmy do RPG-ów, czy tam może jak oni dochodzili, bo my żeśmy nie dochodzili tutaj w Polsce, czyli z czego one wyewoluowały, jakie były klocuszki, które sprawiły, że powstało Dungeons and Dragons. Nomen omen w pierwszym wydaniu z 1974 roku nie ma żadnego, nie ma w żadnym miejscu słów role-playing game. Tam nie ma nic takiego. No ale uznajemy to za pierwszą grę fabularną. Natomiast ta część polska to jest zupełnie inny typ pracy, bo tutaj mamy źródeł istotnie mniej. Oczywiście są materiały już zeskanowane i przygotowane, takie jak słynne artykuły Wrazem Jacka Ciesielskiego, tudzież materiały, które były w fantastyce, oczywiście Magia i Miecz, portal z tych bliższych czasowo rzeczy, ale jest dużo elementów, które są opowieściami, bo te czasy, których my odtwarzaliśmy de facto RPG i w jaki sposób one były odtwarzane, czyli przełom lat 80. i 90. istnieje tak naprawdę tylko w tej takiej warstwie słownej. No i tu było rozmawianie z ludźmi, żeby zebrać te informacje. No i ja miałem, w tej chwili mam 30 kilka osób, z którymi rozmawiałem i one różnie były zaangażowane. Niektórzy moi starzy znajomi, z którymi zaczynałem grać, niektórzy są to ludzie, których poznałem na nowo de facto, bo nie pamiętałem, że miałem z nimi do czynienia. Są tacy, których ktoś mi polecił, że warto porozmawiać. I oczywiście jest Jacek Ciesielski, z którym rozmawiałem, który pisał te artykuły Wrazem, dla których też zresztą nową perspektywę teraz udało się mi znaleźć, tak myślę, bo tam różne fakty ciekawie się połączyły. Więc ta część polska składa się jak gdyby z trzech źródeł. Jedno to jest moja pamięć zawodna, druga to jest pamięć społeczności, a trzecia to są te materiały piśmiennicze, które jakoś tam przetrwały, w jakimś sensie istnieją. I ona jest pod tym względem, no można powiedzieć, że trochę bardziej gawędziarska. A coś jest coś, co cię tak zaskoczyło, o czym nie wiedziałeś mocno?
że właśnie powiedziałeś, o, szok. Tam jest dużo takich szoków. Pierwszym szokiem jest to, że na przykład pan Jacek Ciesielski, pisząc te artykuły, tam jest, dla nas to było zaskakujące, że on tam jakiś fragment był o Zewie Cthulhu, artykuł o Zewie Cthulhu, i tam był fragment rozgrywki, w oparciu o który my żeśmy sobie tam budowali jakąś wizję. No i to jest, tam na przykład Jacek Ciesielski zostawił 1d10 san, czyli rzut 1k10 na poczytalność, i to jest w ogóle przetłumaczony kawałek z podręcznika do Zewu Cthulhu trzeciej edycji, czego oczywiście wtedy nie mieliśmy prawa wiedzieć, no bo kto miał dostęp do tej trzeciej edycji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka ciekawa, jak te gry były odtwarzane, bo z jednej strony my w oparciu o te artykuły, to nie jest tylko moje doświadczenie, ale tam paru innych znajomych, my żeśmy w oparciu o te artykuły i w oparciu o Labirynt Śmierci, tudzież swoje wyobrażenia o tych grach, próbowaliśmy odtworzyć te RPG, wiedząc o nich marginalnie niewiele. A drugi sposób odtwarzania był taki, że byli ludzie, którzy gdzieś kiedyś zagrali. Ktoś na przykład mieszkał, miał rodzinę w Anglii, wyjechał tam na wakacje. Ktoś spotkał kogoś, kto przyjechał do Polski na wakacje, na przykład z Australii. I oni mieli podręczniki. I część tych rzeczy była przepisywana, część była zapamiętywana lepiej lub gorzej. Były różne sposoby na to, jak sobie poradzić z brakiem kostek na przykład. Nie tylko robienie ich z modeliny, ale bardziej wyszukane rozwiązania, o których piszę. I to odtwarzanie było z jednej strony zupełnie nasze, swojskie, polskie, a z drugiej strony trochę przypominało to, co się działo w latach 70. w Stanach. To znaczy ktoś zagrał u kogoś w D&D w tam, nie wiem, 74, 75 roku, był w koledżu, wrócił do domu na wakacje i kolegom ze swojego przysłowiowego amerykańskiego przedmieścia odtworzył tą grę w oparciu o swoją pamięć i pokazał im to D&D, i to trochę tak wyglądało tak samo u nas, nie? Ktoś widział i tak, to jest taka jak gdyby drugi krąg zapoznawania, więc to jest ciekawy proces. Do tak nawet ci ludzie, którzy zaczynali grać wcześniej, zanim się pojawiła Magia i Miecz, dla nich informacje w Magii i Mieczu czasem były zaskakująco nowe, bo oni nie wiedzieli, że to granie w ten sposób wygląda, bo grali zupełnie inaczej. A powiedz, bo wspomniałeś już wcześniej o tym ogromie tego materiału, przez który trzeba było się przedrzeć, i o tym, że potrzebne było sito, żeby to jakoś usystematyzować i skondensować. Czym było to sito? W sensie jakiej metodologii użyliście, żeby nie pisać o wszystkim, co się da, tylko żeby to jakoś... Znaczy to jest tak, że metodologia trwa, to znaczy ja mam niestety wadę pod tytułem nie mam sita prawie, że. Znaczy ja piszę bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo dużo szczegółów, które no, prawdopodobnie są ciekawe dla tam, nie wiem, 20% odbiorców. Natomiast no, jest redakcja Marcina Segita Sedziego i Iris, którzy no, wyłuskują niepotrzebne rzeczy, odrzucają jakieś fragmenty, bo no też się trzeba zastanowić, jak na przykład jest GURPS, no to jest uniwersalny system, który rządzi się dodatkami. To czy wymieniać 50 znaczących dodatków do tego systemu, czy wystarczy powiedzieć, no i tutaj możecie grać fantasy, future, coś tam, kropka. To są różne takie poziomy. W latach 80. na przykład, mówi się, że to były złote czasy RPG-ów na świecie, systemów było mnóstwo i ile z tych systemów warto wymienić, jak bardzo opowiadać o historii i rozwoju tych systemów, bo niektóre miały drugie, trzecie, czasem i piąte edycje, nie wiem, jak Zew Cthulhu to i tam siódme, prawda, więc też się trzeba zastanowić, gdzie postawić tą kropkę. Może to kiedyś jeszcze wykorzystamy w innej postaci, no ale na razie się skupiamy na tym, żeby zakończyć ten proces produkcji tego, co tutaj mamy. A kiedy? Ja cały czas liczę na to, że na Pyrkon się uda to wydać. To jest dobry moment, żeby ta książka się ukazała, bo wiadomo, Pyrkon, nie? Ale czy się uda? No jest ileś tam czynników. No ja już jestem blisko końca. Gdzieś tam sen mi z powiek zrywają różne, spędzają różne tematy, które jeszcze bym chciał opisać. No ale zobaczymy. No,
bliżej końca niż początku. Tak? No Pyrkon w czerwcu, więc jeszcze troszkę czasu jest, mam nadzieję. Że... Ale trzeba liczyć, że tam skład, prawda, redakcja, korekta, druk, no tak, to nie jest, tak, to nie jest prosta sprawa, bo tu na przykład jest typ publikacji, która domaga się indeksu. W sensie jest to typ pozycji, której wyszukiwanie informacji, oczywiście wiadomo, że tam będzie PDF i wtedy Ctrl F ładnie działa, ale nie wszyscy korzystają z PDF-ów, prawda? No poza tym tak, wypada. Wypada mieć indeks w tego rodzaju dziełach. Tak, tak. No to powodzenia, bo robienie indeksu nie jest podejrzewane. Na całe szczęście żyjemy w XXI wieku, w drugiej dekadzie już są narzędzia, które to robią za ciebie. Okej. A powiedz, bo wielu z naszych widzów to są widzowie niepolskojęzyczni. Jest szansa na angielską wersję, myślisz? Myśleliśmy o tym, no ale no najpierw zróbmy polską, prawda? Później się zacznijmy zastanawiać, bo jak mówiłem, mamy tego materiału dużo. Ja też patrzyłem teraz, co się wychodzi historycznie, znaczy od materiału o historii RPG-ów, to tak mi wyszło, że nie ma czegoś takiego. Więc może warto się zastanowić, żeby coś takiego wcisnąć jeszcze. No ale zróbmy najpierw wersję polską, zobaczmy, jak się ona przyjmie tutaj. Wtedy będziemy mogli się zastanawiać, może wtedy jakiś Kickstarter zrobić na światową wersję. Ja, trochę to już jest też po stronie wydawcy bardziej. No, ja jestem autorem, oczywiście my jesteśmy blisko z różnych przyczyn, ale no, część rzeczy ceduję na to, żeby oni popracowali, bo mają lepsze znajomości, na przykład lepsze pomysły niż ja w tym względzie. No dobrze, to trzymam kciuki. Znaczy myślę, że to i po polsku, i po angielsku byłaby fajna sprawa. Dobra, ale lecąc dalej, żeby tutaj nam nie rozciągać tego jakoś bardzo. Powiedz, bo dużo piszesz i jesteś, można powiedzieć, na pewno teoretykiem tematu RPG-ów, a jesteś też praktykiem wciąż? Znaczy do mniej, oczywiście, niż te 20 parę lat temu. Głównie jak gram, to gram z moimi dzieciakami i to jest inny typ grania, tam z moimi dzieciakami i ich znajomymi. I my gramy tak mniej zasadowo, a bardziej opowieściowo, więc no dużo, dużo mniej. No, czasem mnie korci, żeby wrócić do tych takich regularnych spotkań, ale no jeszcze musi trochę wody upłynąć, bo no to już są różne prywatne sprawy na to nałożone, więc... Czekam na swój, że tak powiem, mentalny powrót do stanu, w którym będę faktycznie chciał i z dużą przyjemnością powrócę do gry. A co lubisz bardziej? Jakie masz ulubione RPG? Bardziej takie mechanicznie zorientowane, czy bardziej klimatycznie? Ja jestem wychowany na miłości do D&D, czy tam AD&D drugiej edycji. To jest mechanika drugiej edycji, wiadomo jaka była, ale kreatywność związana ze światami i tym, jak oni na przeróżne strony rozciągali koncepcję fantasy ogólnie pojętą, wciąż robi na mnie potężne wrażenie. A mechanicznie stałem się fanem trzeciej edycji, kiedy odkryłem, jak można w ciekawy sposób rozwiązać przeróżne elementy dotyczące walki głównie. I muszę przyznać się bez bicia, że cały czas próbuję sobie przypomnieć, jak my żeśmy grali w czasach przed trzecią edycją, gdzie nie było tej planszy, na której wiadomo, co się dzieje i tak dalej, a graliśmy w różne systemy, przecież nie tylko w AD&D, i to dużo rzeczy ułatwia i sprawia przyjemność na zupełnie innym poziomie. Natomiast ja nie jestem, nie uważam, że trzeba się kierować ku, nie wiem, ogólnie pojętej narracji, że tylko opowieść jest ważna, albo tylko ku mechanice, bo tylko mechanika jest ważna. Najfajniejsze jest dla mnie momenty, kiedy przy wykorzystaniu mechaniki tworzy się taką synergię z opowieścią. I to jest dosyć ryzykowne momentami, bo szczególnie w oryginalnych scenariuszach bardzo często twórcy nie przewidują pewnych rzeczy, jak inwencja graczy może działać, jeśli chodzi o wykorzystanie zaklęć czy przedmiotów magicznych, które mogą mieć ich postaci. I tutaj jest super fajna taka zabawa pomiędzy prowadzącym a graczami na rodzaj bitwy umysłów, tak to nazwijmy. Oczywiście chodzi o to, żeby wspólnie stworzyć fajną opowieść, ale no wyzwanie też powinno być jakimś wyzwaniem, prawda? Jak mistrz gry tworzy zagadkę, nazwijmy to zagadkę, a ktoś ją rozwala, rzucając jedno zaklęcie,
no to trzeba sobie, ten mistrz gry musi jakoś elastycznie do tego podejść, sprawić, żeby sesja dalej się toczyła, a nie, że powiedzieć, ok, rozwiązaliście zagadkę, koniec, idziemy do domu. To jest w ogóle ciekawe, co mówisz o tym AD&D drugiej edycji, bo to już któryś raz się powtarza, bo i z Arturem Kurasińskim rozmawialiśmy ostatnio, który wciąż gra, i z Rysławem Ryszardem Hojnowskim, i cały czas ta nazwa się gdzieś tam powtarza i szczerze mówiąc jestem trochę w szoku, bo myślałem, że to już dawno gdzieś tam wylądowało. Bo my jesteśmy, bo wszystkich, których wymieniłeś, są niemalże moimi równolatkami. No, Rysław to jest ten sam rocznik co ja, Kuras jest chyba rok ode mnie młodszy, jeśli dobrze pamiętam. Ja, to są moi znajomi na różnych poziomach. Mhm. Żeśmy też gadali o tym. To jest kwestia tego, że my żeśmy wtedy zaczęli poznawać RPG i D&D, AD&D było naszym pierwszym systemem i dla wielu pierwszy wiadomo, jak to bywa. Ja nie jestem wielkim fanem drugiej edycji, bo znaczy D&D w ogóle miał ten problem, że na pewnych poziomach stawał się zbyt rozbuchany i to nie działało zbyt dobrze. Natomiast wielka była kreatywność przy tworzeniu przygód, światów i tak dalej. I te światy są cały czas żywe. Zresztą wystarczy spojrzeć, że przecież i w trzeciej edycji, i w piątej edycji te światy powracają. Więc to jest jak gdyby fundamentem AD&D stały się światy, które żyją też również w książkach przecież. I Dragonlance jest tego świetnym przykładem i teraz chyba serial nawet będą kręcili dotyczący Dragonlance'a, bo ta wersja animacji była dosyć nieudana tam z początku XXI wieku, więc no to był najbardziej moim zdaniem twórczy okres w historii TSR-u, chociaż my o tym nie wiedzieliśmy, a on był skażony tym, że ta firma była upadająca wtedy. Okej. Okay. A powiedz, satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź, bo zastanawiałem się nad właśnie tym fenomenem. A powiedz, takie mam trochę pytanie z naszej działki, czy jak grałeś, graliście i teraz, i kiedyś, jesteś zwolennikiem korzystania z różnego rodzaju dodatków, z figurek, z map, czy to wszystko w głowie ma się dziać? Z kostek jakichś zdobionych, czy... Czy jak ja zaczynałem grać, to... Figurki były koszmarnie drogie, trudno dostępne, nikt nie umiał ich malować i w ogóle, czy tam nieliczni umieli, więc na początku to były jakieś pionki czasem, najczęściej to było jakieś zaznaczanie na mapce, ale zwykle to się działo jakiejś wyobraźni, żeśmy sobie opisywali i mówiliśmy, masz trzech przeciwników, ty masz czterech, czy mogę do niego dobiec, czy tam, jak rzucę firebola, to tam pięciu jest w zasięgu, czy coś tam. Ale no, od trzeciej edycji, kiedy okazało się, że fajnie wymyślone zasady dotyczące walki i wykorzystanie figurek i plansz, to zacząłem uważać, że to jest super rozwiązanie, bo ile możesz zrobić fenomenalnych opisów starć na przestrzeni grania cotygodniowego czy cotygodniowego przez cały rok regularnie? Ile dynamicznych opisów emocjonujących może być? A jak już mamy to na figurkach pokazane, jak już możemy to sobie taktycznie zrobić, to opisy tego, że a to gam ciachnąłeś, krew bluznęła, przyspawałeś go tam lightning boltem i tak dalej, takie opisy w połączeniu z takimi sprytnymi rozwiązaniami mechanicznymi sprawiają, że każda walka może być emocjonująca. I to jest super fajne. Oczywiście są trendy, które sprawiają, że walki czy rozwiązania mogą być jeszcze ciekawsze, typu przerzucenie na gracza chęci do opisywania, co on robi. To jest bardzo, bardzo dla mnie nęcące, już było nęcące w latach 90., jak zaczynałem prowadzić Wilkołaka i tam namawiałem ludzi, żeby no, ale powiedz, jak ty tą moc wykorzystujesz tam. Muszę powiedzieć, że już tam umiarkowanie pamiętam, jakie były moce, ale tam zachęcałem, żeby właśnie opowiadali, że tam włączą się, zgają, coś tam, żeby gracze mieli większy wpływ na tworzenie historii. Bo to idea jednak grania w RPG jest dla mnie ideą wspólnego snucia historii przy użyciu różnych gadżetów i tymi gadżetami są również kostki. Myślę, że nie ma RPGowca, który nie lubi jakiejś kostki, której używa, albo jakiejś nie lubi. To jest taki standard chyba przez wiele, wiele lat i dla nas też jeszcze tam z tych, którzy wychowaliśmy się w latach 90. RPGowo, zdobycie kostek już było takim przeżyciem niemalże mistycznym. Z kim nie rozmawiałem, to pamiętaj, ma cały czas ten pierwszy zestaw, który nabył i pamiętaj, jak go pozyskał.
Ale w ogóle, że tak powiem, kojarzysz naszą firmę z czymś, z czymś ci się ona gdzieś tam ci się obiła? Tak, no oczywiście, że kojarzę. To jest bardzo ciekawa też historia no, stworzenia firmy ze względu na potrzebę. Na pewno dzięki nam trochę łatwiej o te kostki. Tak, tak, dokładnie. Znaczy, no teraz to nie jest, powiedzmy słusznie, teraz to nie jest problem, ale tak, tak. W latach 90., kiedy jeszcze wcale niełatwo było wyjechać za granicę i najbliższe kostki były w Berlinie Zachodnim i kosztowały, no nie wiem, tam jedną piątą pensji miesięcznej, którą żeśmy zarabiali w Polsce, no to sorry. To było kosztowne. Dobrze, mam trzy ostatnie pytania, żeby już tak cię ostrzec, ile to jeszcze potrwa. Takie bardziej ogólne, znaczy generalnie zacznę od rynku RPG-owego, żeby już ten temat gdzieś tam sobie zamknąć. Czy wydaje ci się, że ten boom taki na RPG w Polsce, który teraz mamy, to jest jakaś sprawa dziwna, czy naturalna, czy generalnie, bo wydaje mi się, że to nie jest pierwszy boom na RPG, znaczy pierwszy był pewnie dawno temu, tak jak pierwszy był w latach 90. 90. Tak jak historycznie w 94 ukazał się Warhammer, a w 95 dostaliśmy pierwsze podręczniki do AD&D, Zew Cthulhu, Cyberpunka, chyba jeszcze Afalon i Zły Cień, ale one może już w 96 się pojawiły. Tak. Więc to jest taki cenzus. Wtedy ewidentnie widać, że lecia chyba Merpieszcz. Wtedy leci w górę i dużo tego będzie, ale zwykle jest tak, że jak jest fala w górę, to też następuje przesyt rynku i ludzie no, zaczynają głosować portfelami, bo ile możesz kupić. Poza tym się okazuje, że nie wszystko, co się ukazuje, jest warte ich uwagi. Więc później mieliśmy jakąś tam stagnację, później się pojawiła Neuroshima, która wybiła się w drugą stronę, było oczywiście D&D, które trzecia edycja sprawiło, że RPG pokazały się ładnie wydane, w dostępnej kwocie i dużo, był ogromny wybór. Do tej pory chyba nie pojawił się system, który miał tyle dodatków wydanych po polsku i to był drugi skok. No a później mieliśmy, jak to już kilka osób do mnie mówiło, że to jest wielka RPGowa smuta, kiedy okazało się, że ten rynek jest tak naprawdę rynkiem kumpli i znajomych. No i oczywiście on tak jak na całym świecie się, nazwijmy to, odbudowywał po czwartej edycji D&D, która była po prostu nieudana i na której najwięcej zyskał Pathfinder, to u nas się w podobny sposób odbudowywał, czyli dzięki internetowi, popularności przeróżnych kanałów i przepływowi informacji w sieci. I takim języczkiem uwagi stał się oczywiście ta zbiórka na Zew Cthulhu, która, no, różne są wersje, ale jednak 1 000 000 złotych to było coś. I wiadomo, że to nastąpił taki moment jakiegoś patriotycznego hurra optymizmu i wszyscy chcemy być częścią większej całości i tak dalej. No ale to sprawiło, że wiele osób się stwierdziło, wiele firm, wiele osób, okej, jest jeszcze w tym rynku jakiś pieniądz. I zaczęli wydawać i teraz się trochę obawiam, że no znowu jesteśmy, ponieważ tyle się ukazało w krótkim czasie, że znowu zaraz nastąpi taki krach, bo ludzie znów zaczną głosować portfelami, tym bardziej, że wiadomo, inflacja, niepewność rynku, niepewność pracy, wojna na wschodzie, no różne są powody, dla których to może tam gdzieś się... Czyli raczej jesteś pesymistą i myślisz, że ta bańka pęknie. Nie, to jest naturalna sytuacja rynku. Naturalne mamy sinusoidę. Jest lepiej, jest gorzej, jest lepiej, jest gorzej i to jest ten. A światowo jest tak, że Hasbro czy Wizards of the Coast robi bardzo dziwne ruchy ostatnio. Oni, tak próbowałem kiedyś szacować, rozmawiając z różnymi ludźmi, dla mnie to jest między 95 a 97% światowego rynku, to jest D&D, piąta edycja po prostu. I oni mają różne pomysły, co z tym zrobić, wiadomo. Istnieje ryzyko, chociaż wątpię, że całkowicie się przeniosło tylko do postaci cyfrowej, którą ja akurat bardzo sobie cenię na wielu aspektach. Ja uważam, że fakt, że nie muszę mieć wszystkich podręczników w domu, mogę mieć dostęp tylko do szeroko pojętej bazy danych z dobrym cross-indexingiem, dzięki czemu mogę sobie szybko wypluć różne informacje, jest fenomenalny do przygotowania jakąś gry, do symulacji, jak cudzysłowowo stworzyć fajną postać, to wszystko bardzo ułatwia, przeróżne aplikacje ułatwiają.
Natomiast nie wierzę w to, żeby oni całkowicie zrezygnowali z wydawania podręczników, bo RPGowcy akurat lubią elementy fizyczne. Mhm. Więc, no ale powiedzmy sobie uczciwie, że to jest bardzo gdybanie na bardzo dziwnym rynku, który przeżył już tyle wstrząsów przez te 50 lat, że i on jest jeszcze bardzo zależny od przeróżnych innych rynków, bo oczywiście jak każda rozrywka, ale też jest, to jest moment, w którym ludzie niby mają więcej czasu, ale też jest ogromna konkurencja o ten czas, bo masz streamingi przeróżnych platform, tak, od Disneya, Netflixa, masz do tego dostęp do mnóstwa liczby gier na Steamie, na, nie wiem, Xbox Live i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze masz książki, jeszcze masz kino, jeszcze masz RPG, jeszcze masz planszówki, tak, karcianki, więc czas, który jest nieodnawialnym zasobem ludzkim, jest o niego ogromna walka i może się okazać w którymś momencie, że gdzieś to tam zainteresowanie RPGami znów osłabnie. Natomiast to moim zdaniem one nie znikną, bo historycznie od powstania RPGów nie pojawił się żaden przełomowy pomysł w świecie gier aż tak duży, bo gry elektroniczne, komputerowe zrodziły się wcześniej, później pojawiły się de facto karcianki, ale one też są jakimś, no de facto spadkobiercą zwykłych kart, więc nie jest to jakieś super nowe, przełomowe, no ale faktycznie jest to jakaś nowa rzecz. Jakieś alternate reality games, tego rodzaju wykorzystanie, nie wiem, w kierunku pokemonowych tych rzeczy, czyli łażenie z komórką i tak dalej, ale dalej to są gry elektroniczne. Więc moim zdaniem no, poza CCG no, nie ma wielkiej nowej jakości w świecie gier poza RPGami na przestrzeni tych 50 lat. To jeszcze mam takie pytanie osobiste. Znaczy osobiste. Powiedzmy, że bardziej ode mnie, prywatnie, bo był taki czas, kiedy prowadziłeś w telewizji Hyper, w takim paśmie telewizyjnym, takie pasmo telewizyjne Hyper o grach generalnie i tam był taki program Review Territory, który oglądałem zapamiętale w swoim czasie. I ty tam się pojawiałeś, w ogóle chyba go tworzyłeś, tak generalnie też No byłem pomysłodawcą i głównym tam pierwszym poruszycielem tej... Tak, tak. Jak w ogóle wspominasz ten czas telewizyjny? Bo rozumiem, że... Nie no, to była super, super przygoda to była, no. Co by o tym nie mówić, to była okazja do tego, żeby obcować z... Już pomijam grami, ale byłem w tak różnych niezwykłych miejscach wtedy, bo i od Japonii przez Amerykę do, nie wiem, całej Europy i tak dalej, to było super i widziałem tam przeżyłych Beatlesów dwóch, którzy dożyli naszych czasów, bo wiadomo, że tam Lennon wcześniej został niestety zabity, więc no to było super przeżycie generalnie, doświadczanie takich rzeczy, no ale zawsze człowiek chciałby więcej, więc tam gdzieś zawsze była jakaś łyżka dziegciu w beczce miodu. No, wspominasz Review Territory i wiele osób je wspomina, to duży efekt, duża zaleta oczywiście Miłosza Brzezińskiego i Tadeusza Zielińskiego, którzy dobrze się wcielili w rolę prowadzących, które ja tam sobie umyśliłem i sposób realizacji, który tam ewoluował i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, Hyper był produktem większej liczby osób i to była fenomenalna 10-letnia przygoda. Dobrze przeżyte 10 lat. A jakby ktoś dzisiaj przyszedł i powiedział, ej, robimy taki program w telewizji o grach, to poszedłbyś na to? Zapytałbym się, dlaczego w telewizji? Już jak my kończyliśmy pracę w Hyperze, już tam pod koniec, to już YouTube był mocno podgryzany, zresztą tam darłem koty z ówczesnym szefostwem kanału Plus Cyfrowego, tłumacząc, że prędzej czy później tak wszyscy będą oglądać w internecie. Nie będziemy nic w internecie, nie, bo to telewizja, satelita, coś tam, więc no, niestety, no to tak trochę tam nie przewidziano potencjału rozwoju. Tak, to myślę, że wiele telewizji nie przewidziało i do dzisiaj też tak jeszcze wydaje mi się, że nie dostrzega. No nie, no są tacy jak Disney, który się świetnie odnalazł, HBO też całkiem nieźle sobie z tym poradziło, bo znajduje, no Netflix to już pomijam, ale Netflix od razu miał taki, no prawie od razu miał taką myśl. Natomiast no, na polskim rynku to wiadomo, że działa to trochę inaczej. Generalnie, ale jesteśmy w zglobalizowanej rzeczywistości, więc nie musimy się, że tak powiem, oglądać na to, co się dzieje tylko w Polsce pod tym względem akurat.
Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Ostatnie moje pytanie, takie już na zakończenie tego dzisiejszego naszego spotkania i rozmowy. Czy jest coś, nad czym teraz pracujesz, o czym chciałbyś powiedzieć, do czego zachęcić? Bo nie wiem, czy Ty teraz w grach komputerowych siedzisz, czy... No tak, ostatnio siedziałem, taka jestem w zawieszeniu, tak to nazwijmy, więc nie będę tutaj promował żadnej gry, nad którą bym mógł oficjalnie powiedzieć, że pracuję. Okay. Pracuję najbardziej nad tym, co tam trochę jest za mną, czyli nad tymi kostkami, co tam zaraz mam nadzieję, że już rzucimy nimi na rynek. Mogę zareklamować oczywiście swój cudzysłowowy blog holistyczny.com.pl, ale... Kłopot polega na tym, powiem uczciwie, że nic tam nie wrzuciłem od czasu, kiedy intensywnie pracuję nad książką, ale jak tylko postawię cudzysłową ostatnią kropkę, to wrócę do tego, żeby od czasu do czasu coś tam wrzucić i opowiedzieć. Pewnie już jak skończę tą realnie pisać, to tam, znaczy pisać treść książki, bo jeszcze będzie proces tam, wiadomo, redakcji, skład i tak dalej, to wtedy będę mógł pisać, co się dzieje z tym projektem już konkretnie. Dzisiaj zrobiliśmy to, jutro zrobimy tamto i tak dalej, i tak dalej. Więc no taki jest plan. No nic więcej na ten moment wielkiego się w moim życiu nie dzieje, poza tym na dużym projektem mogę w tajemnicy powiedzieć, że na przykład w tej chwili, w tajemnicy, no, oficjalnie powiedzieć, to nie jest jakaś wielka tajemnica, że jeszcze ta nieskończona część polska to jest na przykład 500 tysięcy znaków, więc to jest no, ogrom materiału, z którego gdzieś tam trzeba jeszcze wykroić tą finalną esencję, tak żebyśmy wszyscy czytelnicy i my jako redakcja ogólnie pojęta tego dzieła byli zadowoleni. Tak, brzmi jak dużo roboty, także bardzo... Jak ktoś nie miał nigdy do czynienia, 500 tysięcy znaków to jest tam, nie wiem, przeciętna książka, tak. Ma tyle... Życzę Ci powodzenia w takim razie, żeby to wszystko wypadło i żeby się pojawiło i też po angielsku, bo też na to nie ukrywam, liczę. Oczywiście też zapraszam Was, w linki wrzucimy w opis, zapraszam Was na bloga, bo mimo, że tam, tak jak powiedziałeś, nic się nowego nie dzieje, to i tak jest tam zatrzęsienie treści, więc jeżeli ktoś pierwszy raz tam wejdzie, to może z tydzień zostać. Tak, będzie miał co robić. I oczywiście subskrybujcie nasze wszystkie kanały, obserwujcie, bo tam Asia już na mnie patrzy, że muszę o tym na pewno wspomnieć, więc Instagramy, Facebooki, YouTube i całą resztę. Tomku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że się podobało i że Wam też będzie się podobać i ta rozmowa, bo była bardzo ciekawa. Z mojej strony dzięki. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, Tomek. Tak. Do widzenia. Do usłyszenia. Dzięki. Przeczytania. Dziękuję.